Nie zapominajmy o Bogu w dobrobycie. A gdy Pan Twój Bóg wprowadzi Cię do ziemi, którą Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, poprzysiągł dać Tobie wraz z wielkimi i pięknymi miastami, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie gromadziłeś, i wykute studnie, których nie wykuwałeś, winnice i sady oliwkowe, których nie sadziłeś, a jednak będziesz z nich jadł do syta. Strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 6 rozdział od 10 do 12 wersetu. Przy wszystkich błogosławieństwach i przywilejach związanych z pobytem w ziemi kananejskiej Izraelici mieli nieustannie myśleć o tym, który w swojej dobroci i wierności wyrwał ich z domu niewoli. Mieli nigdy nie zapomnieć, że wszystkie te kosztowne rzeczy były darami suwerennej, niepojętej łaski Bożej. Kraj wraz z wszystkimi jego bogatymi zasobami został im podarowany z powodu obietnicy danej ich ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Wielkie miasta i urządzone domy, obfite w wodę studnie, żyzne winnice i sady oliwkowe, wszystko zostało dla nich przygotowane i oddane do ich dyspozycji. Jedyne, co im pozostało, to objąć kraj w posiadanie w prostej wierze i zachować w swych sercach pamięć i pamięci dobrego dawcę. Jego opiekuńcza miłość miała wciąż na nowo motywować ich do życia w posłuszeństwie i odwzajemnianej miłości. Dokąd nie spojrzeć, wszędzie przed ich oczami roztaczały się znaki Jego wielkiej dobroci, obfite owoce Jego bezgranicznej miłości. Każde miasto, każdy dom, każda studnia, każda winnica i każde drzewo oliwne i figowe mówiło do ich serc o nader obfitej łasce Pana, dając im dowód Jego niezawodnej wierności względem wszystkich Jego obietnic. Bojaźń i szacunek przed Bogiem. Będziesz przejęty czcią dla Pana, Twojego Boga, i Jemu będziesz służył i na imię Jego przysięgał. Nie pójdziecie za innymi bogami, za bogami ludów, które są naokoło was, gdyż pośród ciebie jest Pan, Bóg Twój, Bóg zazdrosny. Niechaj więc nie zapłonie przeciwko tobie gniew Pana, Boga Twego, by cię nie wytępił z powierzchni ziemi. Zatem dwie rzeczy miały kierować ludem izraelskim w jego postępowaniu. Miłość, werset 5, i bojaźń, werset 13. Obie często znajdujemy w Piśmie i nie da się przecenić ich znaczenia. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, Psalm 111, werset 10. Słowo Boże napomina nas, byśmy zawsze zabiegali o bojaźń Pana, Przypowieści 23, rozdział 17, werset. I rzekł do człowieka, oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem. Hioba 28, 28. Pismo Święte zawiera wiele wypowiedzi, które stawiają nam przed oczy bojaźń Bożą. Jakże miałbym, powiedział Józef, popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu. 1 Mojżeszowa 39, 9. Kto żyje świadomie w bojaźni Bożej, zostaje zachowany od wszelkiego rodzaju moralnego zła. Nieustanna świadomość obecności Bożej jest najskuteczniejszą ochroną przeciwko każdej pokusie. Jakże często doświadczamy, że obecność duchowo usposobionej osoby jest przeszkodą dla lekkomyślnego, głupiego zachowania i mówienia. Jeżeli już
Człowiek potrafi wywrzeć na otoczenie taki wpływ, o ileż bardziej obecność Boża. Drogi słuchaczu, zechciejmy przystanąć nad tą prawdą, zastanowić się nad nią i usilnie starać się wieść nasze życie w żywej świadomości, że zawsze znajdujemy się w obecności Bożej. Tylko w taki sposób możemy zostać zachowani od zła, do którego niestety jesteśmy aż nader skłonni. Bojaźń Pana będzie niczym bariera odgradzająca nas od każdego rodzaju zła. Nada szczerości wszystkim naszym słowom i uczynkom. Ach, jakże często wypowiadamy puste, czcze słowa. Jakże często mówimy znacznie więcej niż odczuwamy. Czyniąc tak, nie jesteśmy szczerzy. Nie mówimy prawdy wobec naszych bliźnich. Efezjan 4 rozdział 25 werset. Wyrażamy odczucia, których wcale nie ma w naszych sercach. To obłuda. Wszystko to udowadnia, aż nader wyraźnie, w jak niewielkiej mierze uświadamiamy sobie obecność Bożą. Inaczej byśmy się zachowywali, gdybyśmy odczuwali, że Bóg nas słyszy i widzi, że przysłuchuje się każdemu słowu, które wychodzi z naszych ust, że zna każdą naszą myśl i przygląda się uważnie naszym wszystkim drogom. Bardziej byśmy czuwali nad naszymi myślami, uczuciami i słowami. Samoistną konsekwencją takiej postawy byłaby czystość serca, jaką szczerość przejawialibyśmy względem naszych bliźnich. Ach, walczmy usilnie o to, abyśmy coraz to bardziej prowadzili nasze życie w świadomości obecności Boga i każdego dnia, o każdej godzinie szli naszą drogą bojaźni Bożej. Jakże uzdrawiający wpływ wywarłby wtedy na nas świadomość Jego miłości i jej faktyczne odczuwanie. Miłość ta każe nam czynić wszystko, czego On sobie życzy. Naszą jedyną radość znajdujemy wówczas w czynieniu dobra. Cieszymy się, uszczęśliwiając serca innych i myśląc nieustannie o tym, co sprawia radość naszemu Bogu. Jeżeli pozostajemy blisko źródła Bożej miłości, jesteśmy niczym orzeźwiający strumień w środku pustyni. Promienie światła w głębokiej moralnej ciemności, która nas zewsząd otacza. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Mówi o tym drugi list do Koryntian, 5 rozdział, od 14 do 15 wersetu. Chciejmy więcej zabiegać o to, aby owe bojaźń i miłość mieszkały nieustannie w naszych sercach i kierowały nimi. Wtedy nasze codzienne życie będzie przynosiło chwałę naszemu Bogu oraz pożytek, pocieszenie i błogosławieństwo wszystkim, którzy mają z nami do czynienia. Thank you.